Z moimi ograniczeniami nie jest możliwe, abym jeździł w F1, ale nadal mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę, przyznał Robert Kubica. Głównym problemem, który uniemożliwia mu ściganie się wraz z Sebastianem Vettelem, Lewisem Hamiltonem czy Nico Rosbergiem, jest zbyt mały kokpit bolidu. Tory raczej nie są problemem, z Montrealem czy Barceloną bym sobie poradził, ale w Monako byłoby już trudno, przyznał kierowca, który do pełnej sprawności dochodzi rywalizując w rajdach WRC. Stać go na sukcesy, twierdzi szef ekipy Citroen Racing Yves Maton, w której barwach Polak zdobył Mistrzostwo Świata WRC 2. Belg dodał, że obecne oczekiwania wobec Polaka są zbyt wysokie. Kubica potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, żeby lepiej poznać nową dla siebie dyscyplinę. Nie od razu jest się czempionem, o czym świadczy przykład Sebastiana Ogiera, którego droga na szczyt trwała 3 lata.